idea tych spotkań pod tytułem Wieczory Mistrzów to jest bardzo prosta myśl. Żyją wśród nas ludzie, którzy mają niebanalny życiorys, mają w swoim dorobku i zawodowym, i takim osobistym bardzo wiele do pokazania. Można ich podziwiać, można im nawet zazdrościć. My zapatrzeni często w telewizory zapominamy, że świat to nie tylko Warszawa i wielkie miasta, ale także Zielona Góra, okolice, i tu żyją ludzie, których naprawdę nie musimy się wstydzić. Jeśli w ogóle mowa o dorobku regionu, to właśnie o dorobku ludzi mieszkających tutaj w tym regionie. Przykłady pierwsze z brzegu to te dwa ostatnie spotkania. Spotkanie poprzednie z profesorem Zbigniewem Izdebskim, badaczem, który został zaproszony przez Amerykański Instytut Badań nad Seksualnością, Instytut Kinzeya, jako jedyny Europejczyk, który przeprowadził precyzyjne badania nad seksualnością Polaków, ciągle to robi zresztą, na przełomie XX i XXI wieku. Realizacja badań dotyczących seksualności młodzieży jest bardzo, bardzo trudna. My tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy się zmienia w obyczajowości. Krzysztof Wąż dużo teraz pisze o kwestiach socjalizacji seksualnej młodzieży, o instytucjach socjalizacji seksualnej, ale proszę zwrócić uwagę, my mamy mało badań dotyczących młodzieży. Moje ostatnie badania to są 2004 rok, mówię o dużych, porządnych badaniach, i nikt po mnie dużych badań już nie robi w tej chwili. Wieczór Mistrzów z Filipem Czeszykiem, facetem od hip-hopu od 20 lat, jeden z pierwszych, który wprowadzał tę kulturę, bo to nie tylko taniec, do Polski. Zapraszam. Dzień dobry. Spotkanie będzie miało taki familiarny właśnie charakter. Najpierw troszkę porozmawiamy, jeśli Państwo zechcą się włączyć do rozmowy, to chętnie zapraszam. A w drugiej części będzie okazja do zabawy. Jest to spotkanie inicjujące obchody 20-lecia działalności grupy Spoko. Już od 20 lat w Zielonej Górze funkcjonujemy. Przypominam sobie przy tej okazji początki, było dość zabawnie, ale gdyby ktoś powiedział mi na początku drogi, że tak to się wszystko poukłada, porozwija i że tyle rzeczy będzie dane mi przeżyć i tyle wspaniałych osób po drodze spotkać, to bym nie uwierzył. A teraz jestem po prostu szczęśliwy. W tej chwili nasi wychowankowie otwierają i rozwijają działalność w Poznaniu, we Wrocławiu. Pracują jako zawodowi tancerzy w Kielcach, w różnych miejscach w całej Polsce, a nawet i za granicami. Mamy też osoby, które zaczynały u nas tańczyć, a teraz są solistami w baletach, ponieważ były w szkole baletowej, kończyły też szkoły z wyróżnieniem, reprezentowały Polskę na konkursach Eurowizji. Oczywiście, że tak, nasi wychowankowie są wszędzie i to jest powód do dumy. To jest dla mnie najważniejszy powód do dumy, jeżeli chodzi w ogóle o pracę. No dzisiaj stała się rzecz niebywała, ponieważ przyjechał do nas choreograf, który pracuje z nami już kilkanaście lat. Może nie od samego początku, ale tak jak zaczęliśmy, to po dwóch, trzech latach do nas dołączył. To jest już 17 lat. To jest Alassane Wade, jest to choreograf z Paryża. No człowiek legenda i też jeden z członków legendarnej grupy muzycznej Black Machine. Tancerzy hip-hopowi wiedzą, o czym mówię, bo tańczą do jego utworów. A poza tym choreograf znakomity, wychował pokolenia tancerzy hip-hopowych w Polsce. No i to jest mój serdeczny przyjaciel i udało mi się go namówić, żeby przyjechał, i za chwilę będzie Alassane Wade. To jest bardzo szczególna dla nas osoba. To są lata 90. A przy okazji to może to przywitamy oficjalnie Alassana. On tutaj jest. Alassane to jest szczególna dla nas wszystkich osoba. I used to work in Poznan. Give a regular workshop every summer in a festival since 1992. And when I met Philip in my classes, I was teaching, and Philip turned out to be the most enthusiastic and best student I had in that class. So naturally, we started to get in contact, and he asked me to come and give workshop in Zielona Góra. And
we became very close friends. So how not only it was a cooperation, professional cooperation, but also the pleasure to be together, to speak about dance and this and that, and you know, to be totally immersed into our dancing experience. Kręciliśmy film, który był wyemitowany na początku. Po raz pierwszy tak naprawdę paliliśmy ekran na scenie podczas live'a, czyli mam 4 miliony ludzi publiczności i robimy coś po raz pierwszy, więc byliśmy mocno zestresowani. Następna sprawa to udało się nam zmienić kostiumy w trakcie, tak że nikt tego prawie nie zauważył. Dopiero za trzecim, czwartym oglądaniem w necie możesz to nieco skojarzyć, że coś takiego się dzieje. No wszystko nam wyszło po prostu. Jest tak, że mamy więcej kontaktów wszędzie i dla mnie, jestem z tego na przykład dumny. Dla mnie to jest bardzo ważne, że bywa tak, że reżyserzy dużych show telewizyjnych dzwonią do nas i proszą nas, żebyśmy pomogli w realizacji, czyli proszą nas o oprawę choreograficzną, bo to jest coś, co wypracowaliśmy sobie i to jest jedyny powód, czyli to, co zrobiliśmy, nasza praca dotychczasowa jest jedynym powodem tego, że do nas się zwracają o to, żebyśmy robili różne realizacje, bo docenili naszą pracę. Byliśmy w Koninie, tak. W 83 roku tańczyliśmy w Koninie na Festiwalu Międzynarodowym Piosenki i Tańca. Także jeśli o ten festiwal chodzi, to później byliśmy tam, ja byłem już jako trener z zespołami swymi, później ja tam też sędziowałem, ale później nasi tancerze pojechali tam jako trenerzy z grupami, które obecnie mamy w studiu i oni też odnosili tam na tym festiwalu sukcesy. Tak to wygląda, a zaczęło się wtedy. Szczególnie artyści, tak jak ty, kiedy kręcisz filmy czy reportaże, tak jak ludzie, którzy pracują w ogóle w sztuce, nie powinni się dopasowywać do tego, co ktoś od nich chce, czy jakie ma oczekiwania. Po prostu robisz to, co czujesz i albo ktoś to akceptuje i chce to pokazać, albo nie. I na tym jest koniec po prostu. I zawsze tak musi być i tak jest. Dowiedziałem się, że tak, że takie, tego rodzaju konotacje miała moja babcia i moja prababcia, tylko że tam to jakaś była taka dosyć tajemnicza sytuacja, jeszcze jej nie poznałem, ale wiem, że ona uprawiała jakiś zawód artystyczny i tyle tylko wiem, więcej nic nie umiem na ten temat powiedzieć i wiem, że to nie było mile widziane w rodzinie. I powiem tobie, ponieważ miałem wielu znajomych przy okazji pracy w You Can Dance jako choreograf, rozmawialiśmy między choreografami i wiem jedno, że każdy choreograf, który szedł na kompromis, nie wiem, czy to w doborze muzyki, czy w zmianie repertuaru, czy tego, co się działo na scenie, przegrywał na tym. Po prostu przegrywał. Nie możesz być w takich kwestiach elastyczny, bo albo robisz coś, w co wierzysz i nie ma opcji, żeby ktoś to zmieniał i ktoś w to ingerował, albo idziesz na kompromis, a wtedy cię nie ma, bo jesteś nikim. I to w sztuce jest bezwzględne. Nie ma po prostu, nie ma opcji innej. To mieliśmy oryginalne rzeczy na sobie, bo to było specjalnie dla nas zrobione. Tak samo pampiary miały też specjalny znaczek. Napis, który widzicie, to jest pierwsza wersja. Pierwsza wersja, ona funkcjonowała kilka ładnych lat. Pierwsza wersja nazwy. Spoko. Zawsze powtarzam, że naszą konkurencją nie są inne szkoły tańca. My powinniśmy zawsze myśleć o wspólnym działaniu. Mimo, że działamy sobie osobno. I to jedno nie wyklucza drugiego. Powiem, co mam na myśli. Dla mnie konkurencją są centra handlowe. Dla mnie konkurencją jest Facebook i cała ta rewolucja związana z informatyzacją życia. Czyli ta troszeczkę strata jakby rzeczywistego kontaktu między ludźmi. I też ilość czasu, jaką młodzież spędza przy komputerze. To jest moja konkurencja. A wszystkie aktywne osoby, obojętnie co będą robić, czy będą grać w piłkę, w kosza, w tenisa, czy będą tańczyć, to nie jest nasza konkurencja. My działamy w tym samym kierunku. Wspieramy siebie tym, że działamy. Po prostu. Tak uważam. Dla nas jest to jedno z najważniejszych trofeów, jakie zdobyliśmy do tej pory, a mamy ich mnóstwo, co tutaj na załączonym obrazku widać. Także jesteśmy z tego bardzo dumni. Jeżeli chodzi o moją szkołę, to o tym bym mógł bardziej się wypowiedzieć, nie o sobie samym. Myślę, że to jest postrzegane jako fajne miejsce do tego, żeby rozwijać swoje pasje. I tak, przynajmniej ja bym tak chciał, żeby tak było, bo to mogę sobie tak życzyć. A jak jest naprawdę, wydaje mi się, że może tak być, ponieważ jest u nas bardzo dużo. Mamy bardzo dużo tancerzy u siebie, czyli ludzie chyba dosyć nas lubią, tak mi się wydaje.